każda osoba, która wykazuje choćby jeden z objawów takich jak kaszel, gorączka, duszność, nagła utrata węchu albo nagła utrata smaku, to według najnowszej definicji opublikowanej przez GIS jest określana jako tak zwany przypadek możliwy. Jeszcze niedawno były wymagane co najmniej 4 z 5 tego rodzaju objawów. Jest to o tyle istotne, że obecnie każda z wymienionych dolegliwości upoważnia lekarza do podjęcia decyzji o ewentualnym skierowaniu na test, który potwierdzi lub wykluczy zakażenie COVID-19. Jak wskazał główny inspektor sanitarny, diagnostyka laboratoryjna powinna być wykonywana w przypadku każdej osoby wykazującej objawy ostrej infekcji układu oddechowego, ale też u osób mających mniej specyficzne objawy, takie jak ból głowy, mięśni, dreszcze, zmęczenie lub dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak wymioty lub biegunka. Kolejnym ważnym kryterium epidemiologicznym jest bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie. Za bliski kontakt uznaje się między innymi przebywanie z taką osobą twarzą w twarz w odległości mniejszej niż 2 metry przez dłużej niż kwadrans lub bezpośredni kontakt fizyczny. Od 31 października do standardu diagnostyki laboratoryjnej obok testu PCR dopuszczono stosowanie znacznie szybszych i tańszych testów antygenowych. Wszystkie szczegóły nowej definicji można poznać, odwiedzając stronę gis.gov.pl.